Lato. Słowo klucz: dobrobyt. Dziecięce postaci puttów, widoczne przy prawej krawędzi plafonu, gaszą pragnienie wodą, odpoczywają w namiocie, chronią się w cieniu drzewa. Inne pracują, ścinając i nosząc kłosy zbóż. Nad nimi dwa psy spoczywające na chmurach symbolizują psią gwiazdę, czyli Syriusza, świecącego najjaśniej właśnie latem. Jeszcze wyżej na plafon wjeżdża słoneczny rydwan Apolla, poprzedzany przez postać uroczej jutrzenki gwiazdy porannej. Tuż obok niej widzimy putta. Jedno trzyma w dłoniach pochodnie, inne zmagają się z ciężką draperią. To czytelny symbol nocy, kończącej się wraz z pierwszymi promieniami dnia. Przyjrzyjmy się uważniej postaci jutrzenki. Czy jej rysy nie wydają się nam znajome? To Marysieńka. W sypialni króla znalazło się oblicze ukochanej żony Jana Sobieskiego. Nie dajmy się jednak zwieść, że chodzi tu tylko o romantyczne uniesienia. To również poważna polityczna deklaracja. Król mówi do nas: to ja, jak Apollo, przyniosę krajowi blask, ale królowa jest równie ważna, bo ona mnie wspiera i zapowiada moje przyjście. Spójrzmy jeszcze na dół plafonu. Demeter, bogini płodów rolnych, wręcza wianek chabrów Tryptolemowi. To kolejne nawiązanie do postaci króla. Jan Sobieski dodaje: nie tylko przyniosę krajowi blask, ja również wiem, co zrobić, by w Rzeczpospolitej zapanował dobrobyt. Pamiętajcie, że jestem również szlachcicem. Znam się na gospodarce i rolnictwie. Wiem, co robić.